Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Bardzo gorąco wszystkich Was witam. Ogromnie się cieszę, że nasze regionalne spotkanie odbywa się właśnie w tym wyjątkowym miejscu, w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. W wyjątkowym również dla nas miesiącu, październiku, miesiącu poświęconym modlitwie różańcowej i w przeddzień wspomnienia świętego Jana Pawła II, a to patron naszej wspólnoty, patron podwórkowych kół różańcowych dzieci, ponieważ w 1999 roku w Drohiczynie miałam możliwość, aby wręczyć Ojcu Świętemu legitymację honorowego członka podwórkowych kół różańcowych dzieci, a także księgę z 5000 nazwisk członków naszej wspólnoty. I wtedy Ojciec Święty po raz pierwszy pobłogosławił to dzieło. Tak bardzo się ucieszył z modlitwy dzieci, z tego, że dzieci codziennie odmawiają Różaniec Święty. Także modliliśmy się zawsze w jego intencji. Więc kiedy święty Jan Paweł II został kanonizowany, obraliśmy go za patrona naszej wspólnoty, bo nie mogło być przecież inaczej. Wierzymy, że on wstawia się za nami, oręduje, wyprasza potrzebne łaski, abyśmy wytrwali w codziennym odmawianiu Różańca Świętego oraz abyśmy mieli odwagę do szerzenia tej modlitwy. Tak jak to mówił święty Jan Paweł II, to było jego zawołanie: Totus tuus, cały Twój. Tak i każdy z nas pragnie powierzyć siebie, swoje serce, całe swoje życie Matce Bożej. Byśmy tak mocno, jak On, chwycili ją za rękę i pozwolili, aby to ona nas prowadziła do Pana Jezusa, tą najprostszą i najkrótszą drogą. A tą drogą właśnie prowadzi nas przez codzienną modlitwę różańcową, ulubioną modlitwę świętego Jana Pawła II. Widzieliśmy na pewno nieraz, jak wręczał różańce wszystkim, których spotykał. Dlatego chcemy właśnie każdego dnia odpowiadać na wezwanie, jakie Maryja skierowała w Fatimie, prosząc o to, by każdego dnia odmawiać Różaniec Święty, by modlić się o pokój, o nawrócenie grzeszników. I chcemy to czynić za przykładem naszego patrona, świętego Jana Pawła II. I właśnie wyjątkowy rok jubileuszowy 20-lecia istnienia naszej wspólnoty, a to właśnie dzięki Radiu Maryja, dzięki ojcu dyrektorowi, podwórkowe koła różańcowe dzieci rozwijają się i to koło, które założyłam na swoim podwórku 20 lat temu, z czwórki dzieci tak mocno się rozwinęło, że obecnie należy do naszej wspólnoty ponad 150 tysięcy członków w 33 krajach świata i na wszystkich kontynentach. Jest to dzieło Matki Najświętszej i można powiedzieć, że teraz już rośnie drugie pokolenie członków naszej wspólnoty, bo przez 20 lat członkowie nasi urośli, założyli rodziny, więc mają już dzieci, z którymi się modlą. I to jest niesamowite. To jest owoc modlitwy różańcowej i działania Jezusa i Maryi w ich życiu. Mamy również kapłanów, siostry zakonne, którzy wyrośli także z naszej wspólnoty, codziennie odmawiając Różaniec Święty.
i nasza wspólnota cały czas się powiększa, czego przykładem i dowodem są dzieci, którym za chwilę wręczymy legitymację. Dokładnie taką samą legitymację, jaką również otrzymał święty Jan Paweł II. Cieszymy się ogromnie, że podejmujecie to zobowiązanie do modlitwy różańcowej, odpowiadając z miłością, z radością Matce Bożej, że chcecie również pomagać jej w ratowaniu świata, w ratowaniu każdego człowieka. A Maryja na pewno bardzo się cieszy. Cieszy się święty Jan Paweł II z każdego dziecka, które codziennie odmawia Różaniec Święty. Kto może, niech uklęknie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Tajemnica piąta, chwalebna, ukoronowanie Matki Bożej na Królową Nieba i Ziemi. Maryjo, nasza Matko, Królowo Polski, Królowo Różańca Świętego, pragniemy być Twoimi rycerzami. Przez modlitwę różańcową chcemy walczyć ze złem, by pozyskiwać cały świat dla Twojego Syna, Jezusa, i dla Ciebie, Matko, aby w sercu każdego człowieka w naszej Ojczyźnie i świecie rozszerzało się Królestwo Chrystusa, Królestwo miłości, sprawiedliwości i pokoju. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Często mamusia czy tatuś pytają was, kim zostaniesz w przyszłości? Jaki wybierzesz zawód? Jakie powołanie? Kto z was myślał o tym, żeby zostać aktorką lub piosenkarką? Ręka do góry. Są takie dziewczynki czy chłopcy, żeby śpiewać, występować na scenie. Niektórzy, szczególnie chłopcy, chcieli być strażakami. Bo strażak idzie z pomocą człowiekowi, który przeżywa nieszczęście, pożar niszczy jego mienie. Ale są takie dziewczynki i chłopcy, którzy pragną pracować jako pielęgniarki, jako lekarze, by nieść pomoc człowiekowi, który choruje i cierpi. O tym, kim w przyszłości zostać, myśli także patron dzisiejszego dnia i tego miejsca, święty Jan Paweł II. Kiedy przyjechał na spotkanie z mieszkańcami Wadowic, kardynał Sapieha
młody Karol go wita. Pięknie przywitał kardynała, a kardynał pyta proboszcza: kim jest ten chłopiec? Jest w liceum, odpowiada. Może zostanie księdzem? Nie, księże kardynale, on pragnie być albo polonistą, albo artystą. Bo Karol występował w teatrze szkolnym i jednak Pan Bóg miał inne plany do Karola. A ukochał Karol bardzo swoich rodziców, mamusię i tatusia. Wcześniej rodzice dali życie jego bratu, który został lekarzem. A później urodziła się siostrzyczka, której Karol nie pamięta, bo zmarła jako maleńkie dziecko. Trzecim dzieckiem u państwa Wojtyłów jest Karolek. Tak wygląda ze swoimi rodzicami. A mamusia tradycyjnie ubrała go taki strój dziecięcy. W takich koszulach chodziły kiedyś wasze babcie i wasi dziadusiowie, żeby wygodnie dziecko mogło się rozwijać. Karolek bardzo przeżywał swoją pierwszą komunię świętą i dlatego też przy pierwszej komunii świętej powiedział Panu Jezusowi, że zawsze będzie o nim pamiętał i będzie się starał być przyjacielem Pana Jezusa. Rozpoczął zajęcia w szkole podstawowej, a później w szkole średniej i pokochał teatr. A tam w szkole pracował pan Mieczysław Kotlarczyk, późniejszy dyrektor Teatru Rapsodycznego w Krakowie. I pod kierunkiem pana Kotlarczyka Karol rozwija swoje zdolności artystyczne. Myśli w przyszłości zostać aktorem. Ale kiedy złożył papiery w Uniwersytecie Jagiellońskim, żeby studiować najpierw polonistykę, jako student występował w Teatrze Rapsodycznym pana Kotlarczyka. I coś dziwnego się stało, kiedy przychodzi na próbę i mówi do swoich przyjaciół, a tam była jego koleżanka, pani Michałowska, późniejsza wielka aktorka: planuję iść do seminarium. Niemożliwe, przecież masz takie uzdolnienia. Jednak Karol zdecydował się, by zostać księdzem. Otrzymał sutannę, taki strój, jaki noszą księża, i przez 4 lata w pałacu kardynała Sapiehy przygotował się do święceń. Od niego otrzymał święcenia kapłańskie i pierwszą mszę świętą odprawił za swoich zmarłych rodziców w podziemiach katedry wawelskiej. A później został wysłany na wikariusza do niego Wiedźmi. I stamtąd kardynał, widząc, jak jest uzdolniony, posłał go na studia za granicę. Po powrocie ze studiów Karol służył młodzieży, dzieciom w kościele świętego Floriana. Często wyjeżdżał na wakacje, by pływać kajakiem po jeziorach. I z tych terenów Pojezierza Pomorskiego zostaje wezwany przez kardynała Wyszyńskiego do Warszawy na ulicę Miodową. Przychodzi wystraszony, bo sutannę ma pomiętą, którą wyciągnął z walizki, a kardynał mówi: proszę księdza, Ojciec Święty mianował księdza biskupem pomocniczym w Krakowie. Ale to niemożliwe, ja chcę służyć młodzieży. Ojcu Świętemu się nie odmawia. I Karol otrzymuje święcenia biskupie z rąk arcybiskupa Baziaka, którego Rosjanie usunęli ze Lwowa i został arcybiskupem Krakowa. Arcybiskup Baziak już był wtedy bardzo chorujący, ale położył jeszcze ręce na głowę nowego biskupa i życzył mu wszystkiego najlepszego. I po śmierci arcybiskupa Baziaka kardynał zostaje biskupem diecezjalnym, czyli ojcem archidiecezji krakowskiej. Wielka radość była, bo księża bardzo lubili księdza biskupa Wojtyłę. I po kilku latach posługi Ojciec Święty daje mu godność kardynała. W pięknym stroju jeździ do Rzymu, by tam współpracować z Ojcem Świętym. I kiedy umiera, po 33 dniach posługi Kościołem
papież Jan Paweł I, Ojciec Święty nie wie o tym, że zostanie jego następcą. Jedzie na konklawę, czyli zjazd kardynałów, którzy wybierają następcę zmarłego papieża. I drugiego dnia obrad kardynałów, gdzieś kilkanaście minut po godziny 17, dowiadują się wszyscy, kiedy pokaże się biały dym nad kaplicą Sykstyńską i mówi kardynał: ogłaszam wam wielką radość, mamy nowego papieża, kardynała Karola Wojtyłę. Wielka radość. Ojciec Święty staje przed wszystkimi ludźmi i mówi: przybyłem z dalekiego kraju. Gdybym się pomylił w waszym, przepraszam, w naszym języku, bo mówił po włosku, to mnie poprawcie. Włosi ukochali papieża, a my szczególnie go ukochaliśmy. Cała Polska szalała. Nikt nie spał w nocy, bo to 16 października 1978 roku rozpoczął Ojciec Święty swoją wielką posługę. A szczególnie starał się dotrzeć do wszystkich ludzi. Dlatego rozpoczął pielgrzymowanie po całej kuli ziemskiej. Chciał się spotkać z tymi, którzy nie mogli przyjechać do niego do Rzymu, by im powiedzieć wielką prawdę, którą nam wyraził, kiedy w rok po wyborze, w 1979 roku, przybył do Polski. Stanął w Warszawie na Placu Zwycięstwa pod Wysokim Krzyżem i powiedział: przybywam do was, by dać świadectwo o Chrystusie. Nie odchodźcie od Chrystusa, bo nie można rozwiązać problemu życia bez Pana Jezusa. Dlatego ciągle, gdziekolwiek jechał, chciał mówić tę prawdę: Pan Jezus jest naszym Bogiem i naszym Zbawicielem. Dlatego w ręce Ojca Świętego zawsze był krzyż, by tym krzyżem przypominać więź z Panem Jezusem. Ale w szczególny sposób Pan Jezus ukochał was, ukochał dzieci. To do was Ojciec Święty mówił. I powtórzymy te słowa: wy jesteście moją nadzieją. Wy jesteście nadzieją Kościoła. I tak też pozostało. Ojciec Święty bardzo kochał wszystkie dzieci. Jako pierwszy papież list do was napisał, list do dzieci, gdzie was nazywa, że jesteście słońcem rodziny. Jesteście gwiazdami rodziny. Jesteście nadzieją każdej rodziny. Pokażcie na siebie. Nie każdy powie: jestem słońcem mojej rodziny. Jestem gwiazdą mojej rodziny. Jestem tęczą mojej rodziny. Czy to nie piękne? Tak pięknie o was Ojciec Święty mówił. Prosił także, abyśmy ukochali Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Jezusa obecnego razem z nami, który mówi: spotykajcie się ze mną w Komunii Świętej, chcę być waszą własnością. A ponieważ Ojciec Święty ukochał Matkę Bożą, prosi nas, abyśmy odmawiali różaniec. Matka Boża upomina się w Lourdes, w La Salette, w Fatimie. W tym roku obchodzimy 100. rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie. Ojciec Święty poszerzył rozważania różańca o tajemnicę światła, abyśmy, przesuwając paciorki różańca, przeżywali wydarzenia z życia Pana Jezusa i Matki Bożej i łączyli nasze radości z radościami Pana Jezusa, nasze smutki ze smutkami Pana Jezusa. Dlatego nie dziwi nas, że także obecna tu Madzia Buczek zachęca wszystkie dzieci, aby tworzyły kółka różańcowe. To za zmarużanie z ręka do góry? Ja mam różaniec. Dostałem dzisiaj od waszej koleżanki piękny różaniec na pamiątkę. Będę się często na nim modlił. Przesuwając paciorki różańca, będziemy opowiadali Panu Jezusowi o naszym tatusiu, mamusi, babci, dziadziusiu, o wszystkich sprawach kolegów i koleżanek. Dlatego też głośno powiemy: odmawiamy różaniec. Chcemy kochać Matkę Bożą. Ale kochani, Ojciec Święty po zamachu Ali Akczy na niego, kiedy Ali Akcza chciał go zamordować,
bardzo stawał się coraz słabszy. Miał jeszcze kłopoty z operacją na jelito grube, bo miał guza, potem się przewrócił w łazience, miał kłopoty z nogą, potem była choroba Parkinsona, ciągłe choroby Ojca Świętego, także miał potem kłopoty nawet z mową. Ale kiedy spotkał się z chorymi na trąd na Kubie, obejmował ich ciała zniszczone chorobą i powiedział piękne słowa i my je powtórzmy teraz. Kochani, mimo cierpienia, nie odchodźcie od Jezusa. Bierzcie przykład ze mnie. I to Ojciec Święty powiedział, kiedy po operacji na gardło stanął w oknie swojego mieszkania, już nic mówić nie mógł, tylko drżące dłonie wyciągnięte do ludzi, wykrzywiona bólem twarz, chciałby to samo powiedzieć, co mówił trędowatym. Nie odchodźcie od Chrystusa, mimo cierpienia, bierzcie przykład ze mnie. I przychodzi śmierć. Wszyscy bardzo płakali, a na trumnie Ojca Świętego położono Pismo Święte, otwartą księgę. I wiatr spowodował, że księga się zamknęła, by powiedzieć, że Ojciec Święty skończył życie na ziemi, ale z okna nieba ciągle uśmiecha się do nas, daje nam znak ręką, że nas bardzo kocha i pragnie, żebyśmy nigdy o nim nie zapomnieli. Długosza, prosimy już do nas. Madzia ma legitymację dla nowych członków, dlatego bardzo proszę księże biskupi, abyś wraz z Magdą Buczek wręczyli legitymację tym wszystkim, którzy dzisiaj włączają się do naszej wesołej, różańcowej rodziny. I chcę się pomodlić za ciocię i za wujka, za panią wychowawczynię, za moją babcię, mamę i za wszystkie parafie. Modlę się na przykład w piątki, jak są tajemnice bolesne, to za zmarłych, za ciężko chorych, tak według tajemnicy. O pokój na świecie. Z tym Bożym jestem ja. Bożym jestem ja. Dzieckiem Bożym jestem ja. Dzieckiem Bożym jestem ja. Dzieckiem Bożym jestem ja. Dzieckiem Bożym jestem ja. Zosia, kogo pozdrawiasz? Mamy, tatę, dziadków, całą parafię Miłosierdzia Bożego i wszystkie dzieci. Babcie, dziadka, ciocię, wujka, kuzynkę, mamę i tatę. Babcie Jankę, dziadka Janka, babcie Ninkę i dziadka Waldka. Mamy, tatę, mojego brata, babcie, dziadka, ciocie, księdza biskupa. Babcie, dziadka, wujka, tatę i mamę. Babcie, dziadka, moją ciocię, moją kuzynkę i mojej panie ze szkoły, które mnie uczą i moją wychowawczynię. Mamę i tatę i dziadka i babcię. A jak mama i tata mają na imię? Viola i tata. I Tomek. Dobra, dziękujemy. Możesz pomachać mamie i tacie. Dzieckiem Bożym jestem ja. Dzieckiem Bożym jestem ja.